Nie wiem jak u was, ale u mnie codzienne funkcjonowanie w mieście jest naprawdę uzależnione od słuchawek z dobrym odszumianiem. I z racji naprawdę sporej wygody używałem pchełek do uszu Airpodsów Pro drugiej generacji. Aczkolwiek trochę w nich mi brakuje dźwięku. Także dzisiaj przedstawię wam moje pierwsze wrażenia na temat słuchawek Sony WH-1000MX 5. generacji w tym nowym kolorze Smoke Pink. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski i te słuchawki zostały mi wypożyczone na niecałe 7 dni, więc to są naprawdę takie mocno pierwsze wrażenia. I przy okazji chciałbym wspomnieć, że odpaliłem Bajkofi, więc jeśli chcecie mi podziękować bądź wesprzeć w tym, co robię na YouTubie, serdecznie zapraszam do postawienia kawki, link w opisie. A jeśli szukacie rabatu na Wasz wymarzony sprzęt, na przykład w sklepie Fotoforma, to dobrze się składa, napiszcie do mnie na social mediach bądź wysyłając maila, gdzie finalnie no jest spora szansa, że chociażby 5% uda się ogarnąć. I tu taki szybki mały disclaimer, że jeśli chodzi o tego typu sprzęt słuchawki, to jest dla mnie nowe terytorium, nowe doświadczenia. Także jeśli coś palne, głupiego, dajcie znać w komentarzu, a my zaczynamy. Sony WH 1000 MX 5 generacji. Są już kilka lat na rynku, nie jest to nic nowego. Jedyną nowością, która tutaj się pojawiła, jest to w zasadzie ten nowy kolor Smoke Pink, i tutaj od razu do niego się odniosę, bo myślałem, że będzie właśnie bardziej uderzał w tą stronę różową i używając go na przykład na mieście w takich stonowanych kolorach, jakie ja używam czarne, będę bardziej się wyróżniał, będę zwracał na siebie uwagę. A tak mi się wydaje, przynajmniej, że ten kolor ucieka mocno w takie stonowane kolory, czyli ten smoke pink jest naprawdę taki delikatny i ja nie miałem problemu, żeby chodzić dzień w dzień z tymi słuchawkami. Kolor oceniam bardzo pozytywnie, nie jest on w moim typowym guście i prawdopodobnie osobiście wybrałbym czarny. Następnie przechodząc do zawartości i opakowania, no to Sony tutaj nas przyzwyczaiło, że jest naprawdę minimalnie. Dostajemy ze słuchawkami takie oto etui, w którym znajdują się słuchawki oraz dwa kabelki, jeśli potrzebujemy. Całość naprawdę bardzo przyjemnie się transportuje, nie ma najmniejszego problemu. Dodatkowo mamy tutaj taką skrytkę na te wspomniane kabelki, która zamyka się na taki delikatny magnes, a tu znajdziemy w zasadzie kabelek do ładowania USB-A do USB-C oraz kabel jack. Jeśli byśmy chcieli to urządzenie podłączyć, na przykład do komputera, tudzież telefonu, chociaż to jest TRS, więc nie wiem, czy. Telefon akurat to obsłuży nie sprawdzałem z komputerem nie ma najmniejszego problemu. Same słuchawki siedzą tu sobie wygodnie nie wypadną jeśli chodzi o ten sprzęt więc transport jest naprawdę bezpieczny. Etui jest takie powiedziałbym twarde z bardzo przyjemnym wykończeniem więc prezentuje to się spoko jeśli chodzi o same słuchawki to muszę przyznać że są naprawdę bardzo przyjemne kolor sami widzicie prezentuje się bardzo fajnie, a jeśli je założymy na naszą głowę, to od razu da się usłyszeć, że one same w sobie, nawet wyłączone, no już nas odcinają od dźwięków zewnętrznych, więc tu jest naprawdę bardzo dobrze, podoba mi się to, a jednocześnie nie cisną nas tu za specjalnie, ja nie czułem żadnego dyskomfortu, używając je minimum 3 godziny codziennie, w zasadzie ten czas mi nie przeszkadzał, Żaden dyskomfort, jeśli chodzi o to, nie wkradał się, jeśli chodzi o te słuchawki. Jedyny zarzut, jeśli jest cieplej, no to trzeba pamiętać, z racji wykończenia tych słuchawek i tego materiału tutaj zastosowanego, no tutaj robi się delikatnie cieplej, ale teraz mamy taki okres jesienny i idealnie to się właśnie wpasowuje w moje potrzeby użytkowania w takie właśnie warunki pogodowe. W zasadzie używałbym ich dodatkowo jako nauszniki, czapka. Jest mi wystarczająco ciepło, żeby nałożyć czapkę zwykłą na uczniki i mogę wychodzić nawet jak jest delikatny mróz. Drugą rzeczą, którą da się zauważyć w tych słuchawkach, zaraz po rozpakowaniu i pierwszym naładowaniu, nawet po tych 7 dniach używania, to żywotność baterii jest naprawdę na wysokim poziomie. Muszę powiedzieć, że używając je 3 godziny dziennie minimum przez dojazd do pracy w to mi z powrotem oraz okazjonalnie, żeby je przetestować właśnie w domu, w różnych warunkach, jeśli chodzi o odtrzymianie, nie spadłem mi do 50% jeszcze, więc jestem w stanie uwierzyć, że deklarowane 30 godzin z ANC na jednym ładowaniu są totalnie możliwe i to mi się osobiście bardzo podoba. Następnie, sporym atutem tych słuchawek, no muszę powiedzieć, że to jest waga. 250 w takim gabarycie jest naprawdę przyjemne. Nie odczuwam dyskomfortu noszenia tych słuchawek w ten sposób przez dłuższy okres. Pomijając już fakt, że same słuchawki nas nie cisną w tym obrębie, czyli wokół uszu, jest bardzo dobrze, to jeszcze ich nie czuć w samych w sobie, że są na naszej głowie. Także jeśli chodzi o codzienne użytkowanie, no muszę powiedzieć, że pulsują się bardzo wysoko. Po czwarte, to myślę, że nie możemy przejść obojętnie, jeśli chodzi o obsługę. Mamy Dwa guziki fizyczne, które nam pomagają w obsłudze. Jeden służy do włączenia bądź sparowania z nowym urządzeniem, drugi pozwala szybko przerzucić się między trybami ANC bądź nie, ale mamy tutaj również kontrolę taką dotykową. Z tej strony mamy płytkę dotykową i nawet w takich zimniejszych warunkach, gdzie miałem naprawdę zimne palce, nie było problemu, żeby przerzucić jakąś piosenkę, pogłosić, przyciszyć czy przerzucić się na tryb transparentny i odsłuchać na przykład, jak Jakiegoś komunikatu na peronie. Te słuchawki są bardzo fajnie zaprojektowane pod tym kątem i nie miałem potrzeby, żeby zwyczajnie sięgać po telefon i aby tu kontrolować głośność czy. Utwory, które w tym momencie słucham. A takim fajnym smaczkiem, który założyłem dwa dni temu, jeśli nie jesteśmy zwyczajnie pewni, jak powinniśmy założyć te słuchawki, to na naszej lewej słuchawce jest tutaj taka mała wypustka, taka kropka, która nas informuje, że to jest właśnie lewa słuchawka, czyli taki smaczek, który uśmiecha się do nas, i w tym momencie, wyjmując je nawet na ślepo, już wiem, że tak powinienem je na siebie założyć. No to skoro mamy już te aspekty takie fizyczne za sobą, to tu wypada przejść oczywiście do samego dźwięku. I jak to w moim odczuciu tutaj się prezentuje, no to muszę powiedzieć od razu, że jest dobrze. Nie jest bardzo dobrze, bo moje preferencje są troszkę inne. Jeśli chodzi o tą krzywą, którą tutaj dostajemy, to w moim odczuciu tak delikatnie za dużo jest basu, więc to sobie skorygowałem praktycznie od razu, bijając o dwa punkty. Oraz same średnie tony też są troszkę za mocne w moim odczuciu. Ja sobie zbiłem je o jeden. Wysokie są w bardzo dobrym miejscu i ogólnie stosując właśnie taki mały equalizer, jeśli chodzi o mnie, to ja bym tutaj już nie wprowadzał żadnych zmian, jeśli chodzi o dźwięk. Jeśli macie inne preferencje, no to tu przychodzi zwyczajnie z pomocą aplikacja Sony, i tam możemy sobie dostosować praktycznie wszystko, co chcemy, jeśli chodzi o EQ. Następnie ANC. No, dla mnie tutaj jest odpowiedni, wystarczający, w zasadzie jeden z lepszych. Jestem przyzwyczajony do tego z AirPodsów Pro generacji drugiej i tam jest ok. Tu bym powiedział, że jest lepiej, z racji, że te słuchawki są większe, tego dźwięku, tych szumów dociera do nas mniej niż powinno. Ja czuję się bardzo. Komfortowo, słuchając muzyki, a w zasadzie czasem się zastanawiam, czy ktoś przypadkiem do mnie czegoś nie mówi. Ja te słuchawki używałem w bardzo prosty sposób, właściwie ANC włączone w 100%. No i nie przeszkadzało mi to, czy w metrze, czy w pociągu. Te głośniejsze dźwięki czasem do nas docierają, ale to w zasadzie nie jest jakiś większy problem. W większości wypadków, wszystko to, co powinno, jest wycięte. Jeśli chodzi o tą wspomnianą aplikację, to też jest bardzo przyjemna. Ja ją używałem w połączeniu z telefonem z Androidem i tam nie było problemu ustawić to, co chciałem na tej aplikacji. Czy wyłączyć jakieś funkcje, czy dodatkowo coś włączyć, w bardzo jasny i przejrzysty sposób jesteśmy w stanie się tam odnaleźć. Tu nie mam żadnych zarzutów, jeśli chodzi o aplikację i parowanie tego sprzętu i dopasowanie, dostrojenie go do naszych potrzeb. Podsumowując, moje pierwsze wrażenia, tutaj bez dwóch zdań są bardzo pozytywne. Powiedziałbym, takie 5 na 6. Są tu dwie rzeczy, które mi brakują. Czyli, jeśli chodzi o transportowanie tych słuchawek, szkoda, że ten model nie potrafi się tutaj tak złamać i zamknąć do środka. Wtedy transport by był zdecydowanie przyjemniejszy. To pierwsze, ponieważ dla mnie osobiście noszenie tego dużego etui jest takim. Trochę zbędnym elementem. Następnie rozmowy przez telefon. Jeśli chodzi o jakość mojego głosu dostarczanego do rozmówcy, to tutaj nie ma żadnego, ale nikt nie narzekał, więc zakładam, że jest dobrze. Ale to co ja odbierałem w jakości dźwięku, jeśli chodzi o słyszanego rozmówcę, to bym powiedział, że tutaj jest delikatnie gorzej niż na przykład w takich AirPodsach. Aczkolwiek jest to zdecydowanie do przyzwyczajenia, dlatego powiedziałbym, że ten punkt tutaj w tym wypadku odjąłem. Do samego końca nie ma tu co się przyczepić. Myślę, że jest jednym z lepszych na rynku, jak nie najlepszym, ale tego nie jestem w stanie potwierdzić. Sama jakość dźwięku też jest na bardzo dobrym poziomie. W bardzo łatwy sposób można sobie to skastomizować pod siebie, więc nie widzę tu najmniejszego problemu. Jakość wykonania za szybko by ocenić, ale zakładam, że z tymi słuchawkami zwyczajnie nie będzie problemu, nawet w perspektywie takiego dłuższego użytkowania. Wiem, że te części, czyli nauszniki, da się wymienić, jeśli by się zużyły. Na sam koniec jestem ciekaw, co Wy myślicie o takich słuchawkach. Dajcie znać w komentarzu, czego Wy używacie. Zostawcie lajka, subskrypcję. My się widzimy w następnym materiale. Cześć!